Dzień dobry, szalom, witam moje szczurki spaczone, żbiczki Warhammerem nienasycone. Znajomy Zajączka z tej strony, zapraszam na kolejny wyrób Total War'owo podobny, w sensie odcinek z kolejnego wyrobu Total War'owo podobnego, zwanego Warhammerem 3. Nasza szczurza armia szturmoszczurów, quickowych himlusiów walczy z człekami. Pierwsza bitwa z człekami. Oj, to nawet fajnie wygląda. W sensie ten jeden fajnie wyglądał, bo reszta to biednie. Generalnie wygląd tych jednostek warhammerowych pozostaje wiele do życzenia. Zwykle jakaś taka mierna armia klonów. Ale wy możecie zostawić łapkę w górę i soczysty komentarz, żeby ten odcinek mimo wszystko był fajny. Zapraszam na Discordziki, Patreon, Twitch streamy oraz pozostałe wszystkie media do social media. Pozujmy giereczkę, bo oni i tak będą zmuszeni do nas przyjść. Oto jest ten twój czarodziej na kuniu. Jezus, taki medieval 3. Taki rycerze tych uczników mają, angielscy uczni... A nie, to nie są ucznicy, to są strzelcy. Oho, pociski lecą. Ale z paczeniem weszło. No i jazda. Piękna jazda. Ty, może takie Imperium by sobie pograć? Ale nie, bo to mi się znowu zachce tego. Znowu mi się zachce Medievala 3, a Medieval 3 przecież nie istnieje, więc będzie mi smutno. Także na razie ciśniemy. Ciśniemy, zobaczymy jak ta będzie bitwa wyglądała. Tu myślę, że nie mamy co się oszczędzać. Ta armia nasza quiczkowa jest na tyle fajna, że nawet możemy... Ty poluj na tego... Jak ty miałeś? Vultar? Volkmar. Volkmar ponury. A Himluś niech poluje na... No i znowu go nie widzę. Tu jest ten czarodziej? Elan Bokhar. Poluj na czarodzieja, bo widzę, że z jazdą pojechał. No i ty też do przodu. Także szczurki, aktywacja, lecicie. Artyleria niech sieje po piechocie. Gwardia lektorska, brzmi fajnie. Może nie po szermierzach, a po gwardii lektorskiej. I fajnie jakby nasze szturmoszczury. No dobra, będziecie musieli skontrować tą szarżę, dawaj. Te halabardy sobie powinny świetnie poradzić z ich jazdą, nie? Dawaj na tego. Wy tutaj. A to są jacyś strzelcy. Wow, 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 bo to nas bije. Tu jest dużo strzelców, właśnie klan braci, ja zapomniałem o was. Zrzucaj klan braci. Czarodziej nasz, gdzie ty zostałeś? Ty jesteś czarodziejem tutaj, dej ten stożek. I dej ten stożek tak, bo oni będą wbiegać to. W międzyczasie nasi niech wbiegają. To jest jakaś jazda strzelecka, nie? Rajtarzy, no właśnie, rajtarzy to oni będą strzelać i odskakiwać, więc nie wiem czy my ich dogonimy. Mam nadzieję, że sobie poradzicie, no i Himlusie cała reszta. Dawaj, pokaż tego łogra. Łogro, Himlusie, giniecie swoich, bo jedzie polować. Himlusie jedzie polować. Nice, ładnie. Weź zrzuć od razu. Ciebie zrzuć. Myślę, że możesz tu zrzucić idealnie na tą gwardię lektorską. Pięknie pociski wleciały. Strzelajcie może po tych strzelcach, artylerią już. No tu nasi się wręcz będą bić. No i kwiczek, kwiczek, krótka na szczury, klasycznie, wszystkie buściory. Wybuch na tego. O, to nie działa na sojusznicze jednostki, nie? No właśnie. Przecież to jest słabe na pojedyncze cele, ale poradzicie sobie. No i wy tutaj masakrujecie tymi halabardami jazdę. Oni mają jakieś gigantyczne, płonące kopie. Nie wnikam, nie oceniam. Jest jak jest. Posiłki raczej nie będą potrzebne w tej bitwie. Rozbijemy armię Imperium zagubioną na pustkowiach. Wy już zjedliście tutaj, nie? Oponentów. Ścigać, ścigać, jeść. Tutaj jeszcze nawet zwykli klan bracia biegają. Bo klan braci się nie traci, więc ich... O, ale piękne trafienie, nie uciekniecie? No patrzcie, walczą dalej. Ci strzelcy chyba dużo nam straty zadali, nie? Pomóżcie tu. Pomóżcie... Gdzieś tutaj, na tym oddziale. A ty ścigaj tego, ty ścigaj tego. A ty szczel w ciebie. O. I myślę, że będzie spoko. I tu zresp tych klan braci. O, on jazdą do tego mi przebiegł! A tego to ja nie przewidział! Chciałem, że wy to jak będziecie się bić, to będziecie się bić honorowo, po rycersku, a nie do naszej artylerii. Rozumiesz? I ten chłop ucika. Goń go, kwiczku! Himluś! Gdzie jesteś? Himluś, poluj! Bo do artylerii nam się dobrali. To ile szczurów wyszło! A ten tu przejeżdża na tym swoim dziwnym wózku, a tu taka horda szczurów. A chłop tu jedzie. You pick the wrong house, you fool! No i świetnie. I tu jeszcze Himluś w niego wparował. Nice. Bronić artylerii. Kwiczku, dawaj tych rajtarów może, co? Bo oni uciekają. Bo oni uciekają, nie chcą się bić. Dobra, gdzie jest ten ty, jak on tutaj się bije? Może tą artylerią sobie podejść do przodu. A cała ta horda szczurów... No, witamy w Total Warze. Co tu się dzieje?
Weźcie go, nie wiem, dzidzę w szprychy włóżcie, zablokujcie mu te kółka. Hilluś, skocz mu tam na górę. Ty jesteś prawie w wysokości, na, no właśnie, jesteś, o Jezus, może nie strzelajcie, kto tutaj strzela? A, bo tu są ci procarze, Nyschlissen. Nyschlissen bardziej po swoich niż po naszych bijecie. Bijcie się z nim po prostu, zjedzcie go, nie wiem. Odpal to, bo ten wybuch nie działa na sojuszniku. Himluś, odpal to, ty trutki jeszcze na szczury nie zażyłeś, odpal to i zjedzcie go. O właśnie, ty masz ten czar na pojedynczego tego, tylko czy to zadziała na naszych? Weź zrzuć się na tego Volkmara. Zadaje obrażenia walczącym, co zresztą przeciwko postaciom. Okej, okay, że tylko... A czy ja powinienem się przejmować? Czy my powinniśmy się przejmować, że jakiś szczur tam rykoszetem dostanie z tego spaczenia? Chyba nie. Dobra. A bo on tu ma jeszcze typa na dole, który mu pomaga. On tu stoi u góry. Jest jakiś żbiczek na tym jego wózku. Chyba próbujesz uciekać? Nie, do końca walczy, patrzcie. Wrogi lord jest ranny. Zaraz jego frakcja zostanie zniszczona, także nic rannego nie będzie. Biliśmy się z Volkmarem na tle naszych tych. No tak, bardzo dobrze. Zakończ bitwę. Tak jak szczury powinny działać. Łotoczyć, zjeść. 1500, daj pieniążki, potrzebne pieniądze są, koniecznie. Ta na razie piramida jest poza naszym zasięgiem. Wróg, cała armia rozbita? Tak, cała armia rozbita, kula łognia przepasana. A ty sobie to oblegaj, a wy idziecie w... Oj, tu jest atryszy na tej pustyni. Pani jak najbliżej, ty się cofnij. Możesz stanąć, tu wszędzie będzie atryszyn, to stań powiedzmy tu. W następnej turze pójdziecie na Sudenburg, to jest chyba twoja stolica, początkowe miasto, tak mi się wydaje. Patrząc po rozłożeniu i zaawansowanej rozbudowie tej miejscowości. Dobra, front północny, trochę to imperium nasze duże zaczyna się robić. Szczurze imperium, i to nie pod imperium, a naziemne imperium wielkie, potężne. I chłop tu idzie. Chłop tu idzie, naprawdę z tych wszystkich łosad wybrałeś, że idziesz do nas. No dobra, to zrobimy tak, zrobimy sobie... werbunek, tak zwany, na szybko, zwerbujemy wszystkich tych, wow, i mamy minus 300, tu zwerbowałem te jednostki. No i mamy miasto trzeciopoziomowe z murami, z szczurami, garnizonem i elitarnymi oddziałami. No i to jest plan taki, żeby będzie się bronić, tylko planem nie było to, że to będzie takie drogie w utrzymaniu. Jak na takim imperium nie jesteśmy w stanie większych armii wystawiać, zwłaszcza że dwie nasze armie to są de facto szczury. To kosztuje 800 utrzymania, a ta szczurza armia na szybko 2700. Wow. No dobra, truchtaj dalej na północ. Nasz Marco Polo dotarł do Chin, kawał drogi przebieg. I tu są Chiny, no jakby nic, tu są Kataje. Tam gdzieś była taka duża osada Kataju, pamiętam, możemy tam rozwinąć pod miasto około muru. No i jest Kataj, jedziemy do Shangyangu. Shangyang, nie, tutaj jest taka osada, pamiętam, w rogu jak chwilę graliśmy Katajem. I tam chyba to jest pierwsza ich osada, to powinniśmy to rozbudować, bo będzie pewnie najbardziej dochodowe, nie? I będzie się potem rozprzestrzeniać nasze szczurze spaczenie na wszystko dookoła. Ty, tutaj są jakieś frakcje na tym, wyspa, co to jest? Nurgle. Są jakieś spaczone nurgle na wyspach. I oni nas średnio lubią, ale nie powinni nas zaatakować, bo to jakby, ja już widzę bota, który robi wszystko, żeby tylko udupić zajączka. I te nurgle się ładują, to jest chaos, nie? Nurgle. On się ładuje na okręty i nam się tutaj desantuje, nie? To byłoby smutne. O, ten Khorn was zniszczył. My po drodze, jak będziemy wracać na północ, będziemy mogli przez tego Khorna pójść, przejść, żeby zagrożenie zniszczyć. Intryga, zakłady, klan Rictus, pomocnicy. Otrzymujesz misję, zdobądź osady góry z Kwikwikwitjorda. Okej. Wow, bo tu ich dużo idzie. I w ogóle, czemu wy macie atryszyn? Armia, których nie może pozwolić, przyniosą atryszyn. No dobra, to wywal część tych szczurów. Właściwie wszystkie te szczury wywal. Rozwiąż je, ta. 22. Patatajaj. A wy lecicie na północ, mieliśmy was dorekrutować, ale nas nie stać na to, także to co mamy rzucimy na północ. Dobrze, ten jeden lord chociaż dobry pójdzie, który będzie to ogarniał. Damy radę to zdobyć? Jedne szczury padną. Trzymaj oblężenie dalej. Przejdźcie za tą oazę, to nie będziecie mieli atryszyn, bo ta pustynia nas troszeczkę oddziela.
Quitchku, ty stań pod tym miastem, żeby od razu je zdobyć. Ej, musimy się streszczać, bo jest problem. Jak do tej pory kampania trochę przymulała, bo tak za łatwo było, jak ogarnęliśmy te bitwy z krasnalami tutaj w momencie, jak wygraliśmy te 3 bitwy, nie? To potem już tak de facto po prostu korzystaliśmy z tego zwycięstwa i to wszystko zajęliśmy. A teraz jest problem. Problem jest taki, że no niestety nasze imperium nie jest równie wielkie ekonomicznie, co powierzchniowo. Mimo tego, że ja wszystkie te osady póki co, nie wiem, czy patrzycie w międzyczasie, ale ja cały czas głównie udaję budynki, które mają zarabiać. I wiecie co? I one nie zarabiają. Tylko tutaj kilka budyneczków rekrutacyjnych zbudowałem i dalej nic. I my nie jesteśmy w stanie tych armii wystawiać. Dobra, nic to nie ogarniemy do Konfederacji. O, było już minus 7, a jest minus 14. Może dlatego, że to ich niewolników szczurzych rozwiązaliśmy. Tu idą teraz dwie armie. Czy czarny szczur się obroni? Oto jest pytanie. Ty, a ja mogę ci kazać na przykład, żebyś zaatakował go? O, widok armii, wow, oni to jeszcze wow mają. Bo my mamy z tym klanem Rictus sojusz, nie? Ja mogę ci jakoś wyznaczyć. Koordynacja działań wojennych. Ty weź zacznij ich tego męczyć tutaj. Obroń cel, okupuj cel, zaatakuj cel. Prośba o armię. Uuu, ja mogę ich o armię prosić. Proszę, ustaw cel. Ale ja bym chciał dla klanu Rictus misję sojuszników. O, posterunek. Ustaw cel, zaatakuj cel i chcę, żebyście zaatakowali to, bo to jest wasza wojna, my wam pomagamy. A troszeczkę jak goddamit, to my teraz walczymy, nie? Siódma frakcja, ale zaraz ta nasza siódma frakcja. Misja zakończona powodzeniem, ustaw cel, okej, okay, trochę pieniędzy. Nam pieniążki się kończą w zastraszającym tempie, muszę się pozbyć tego inżyniera. On za dwie tury dojdzie tam, gdzie miał dojść. Wow, 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 tu chyba nie ma co budować. Tu chyba chaos się przez wielki chiński mur przebił. Aha. No to nieźle, poczekaj, możemy podejrzeć, czy jest to osada. Jest w ogóle chaos, o proszę, dobra, to wracaj w... Shangyangu zbudujemy. Aha. No to tak czy siak dwie tury. Dawaj, truchtaj. Ej, nie podoba mi się to, że my nie mamy pieniędzy, mając taki kraj, takie imperium i de facto biedo szczuro armię. No nic, skipnij turę. Nie wyzywaj Morsa, Quitchek dobry, spokojnie. Dołącz do wojny. Nie, na razie nie dołączymy. Potem, chociaż nie, nawet w ogóle nie dołączymy. Musimy szybko wracać na północ. Ła zakończone powodzeniem. Osada oblężona. No właśnie, oni tu już mają trzy armie, które oblegają naszą osadę. Oni tu będą ponosić atryszyn. Ile wy wytrzymacie w tej osadzie? 9 tur. 9 tur wytrzymacie, tylko ta armia może wam pomóc z posiłkami biec. Ta armia taka średnia jest. O, przestaliśmy tego tracić pieniądze. Stań sobie tu. Jakieś są małe koszary, możesz coś w jedną turę zrekrutować. Posłańcy nocy z procami, posłańcy nocy. O, możesz katapultę jedną zrobić i zrób. Jest dużo strzelających oddziałów, nie? To puść tych i szczury, i szczury. Cokolwiek, bo musimy ratować, to już są trzy pełne armie worków. Plus one jeszcze łamają? Więc to jest 6 pełnych armii? Au. Dacie radę to pokonać? Nieznaczna porażka. Aha, nie jestem w stanie jednej armii pokonać! No dobra, no i będziemy się bronić, jak będą nas szturmować. No jest jak jest. Wsparcie idzie. Wsparcie idzie, ale to potrwa. Plan Rictus zaczął działać na waszej flance. Także musimy wytrzymać. Tu zdobywamy. Quitchku, stań sobie tutaj. Wokulski, ty miałeś... Wokulskiemu daliśmy te busty, to... Co jak nieznaczna porażka? Ja nie mam czasu tego oblegać. Czerwi oblężenie. Quitchku, weź się tym zajmij, bo chłop się kompromisuje. Rozpocznij oblężenie. Kontynuuj oblężenie. Jakiegoś agenta mają. Otera Turingmana. Pewne zwycięstwo, ale znowu tracimy jednostki, na które nie możemy sobie stracić, pozwolić. To jest duża osada. To jest, proszę państwa, duża osada. Czy my chcemy ją szturmować? No nie za bardzo chcemy ją szturmować. Jakbyśmy dowalili te szczury, dalej tracimy.
No dobra, to na razie kontynuuj oblężenie. O, ale możemy tą pomniejszą osadę w końcu zdobyć bez strat, świetnie. Daj okupację, troszeczkę sobie jeszcze zarobimy, właśnie, pieniądze się przydadzą. I w następnej turze pójdziemy tam na 3 armie. Oni tu flotą płyną! Człowiek chce posiać skajweńskie spaczenie i oczywiście przeszkadzają w spaczonych rzeczach, ale już wracamy. To jest jakaś armia, ona wygląda jakby uciekała. Ona uciekała, oni tutaj jeszcze mają osadę na północy. No zobaczymy, gdzie oni płyną, tryb pełna moc. Jakieś imperialne stateczki kolonizacyjne, zobaczymy, o co z nimi chodzi. Tu są na południu jaszczurki, na razie się nimi nie przejmujemy, tu na razie oblegamy jedną turę. Bo troszeczkę niebezpiecznie sytuacja wygląda, ale mamy pieniądze, które wydamy na budowę większej liczby artylerii. Tych dwóch jakichś tych posłańców nocy, co to jest, zrekrutuj. To są jakieś takie asasyny cichociemne, z tego co widzę. Ale więcej artylerii, tak, bo będzie dużo orków, to będziemy w te orki strzelać katapultą. Zwłaszcza, że też mają troszeczkę taniej, biednej piechotki, którą będziemy eksterminować. Dobra, tylko tutaj nie mamy dobrych lordów, dobrych generałów, także nie wiem, czy damy radę. Bo jak tam przegramy, to jeszcze nie będzie tak źle. Gorzej, jak tu zdobędą karak 8 szczytów, bo jak my nie posiadamy karaku 8 szczytów, to mamy debuffy. Na razie posiadamy boosty, ale jak stracimy karak 8 szczytów, to będzie problem. Będzie problem i to będzie duży problem. Także mordeczko, ty tam od razu biegniesz do karaka 8 szczytów. Bo obrona tej osady aż tak silna nie będzie, jak to na początku sobie wyobrażałem, że oni tam będą siedzieć i festungi trzymać. Ty potrzebujesz jeszcze jednej tury. Także tutaj sobie i trochę zaoszczędziłem, bo to 300 kosztuje już utrzymania. Niesamowicie duże jak na nasze możliwości. Skipnij turę. Szturmują nas. Szturmują nas 4 armiami. Zdecydowana porażka. Czarny szczur to jeszcze garnizon osady. Katapultę mamy dodatkową. Mamy te nasze spaż błyskawicy. No dobra, zawalczymy sobie. To jest duża osada, będą mury. Będziemy panicznie do ostatniego bronić naszej łosady. Weź może więcej tych szczurów z podziemi. Zobaczymy. Dobrze, jakbyśmy zdali tak duże straty, żeby nie mogli pójść dalej, bo raczej tego nie mamy jak wybronić, bo ten czarodziej nic nie robi. Chociaż nie, jego też jest piątopoziomowy, a ten... Nie wiem, czy da się to sprawdzić, jaki ty masz poziom. Pokaż, ukryj informacje. Ale też chyba jesteś świeżakiem. Dobra, bo się bałem, że on tymi swoimi czarodziejami, bohaterami nas zmasakruje, zanim my cokolwiek zrobimy. No to walka. Co ty gadasz, że ja tych snajperów my nie możemy na mury stawiać? No nie, no... Jak? Co? Oni nie mogą na mury wchodzić. Ani te z gatlingami nie mogą na mury wchodzić? Ty no chyba sobie żartujesz. Ale bullshit. Aha. No teraz pytanie, czy my chcemy bronić murów, bo ja chciałem bronić murów, zadać jak największe straty i potem się cofnąć na te mostki tutaj, ale teraz to mi trochę smutno się zrobiło. Ewentualnie ich wpuścimy przez te mury, bo oni tu mają i tak tylko jedno przejście tym mostem. Będziemy tym mostem się bronić, nie? Bo tutaj idzie na razie ich główna siła, główna armia. Są za 2 minuty, za 2 minuty. Za 2 minuty, jakbyśmy ich wpuścili, to szybko byśmy się tutaj może tłukli z nimi. Tak, nie mogę ich na murach postawić. To nie fajnie. Powiem tak, obrona tego to będzie na pewno ciekawe doświadczenie, bo my mamy szansę to wygrać, jeżeli oponent będzie amebą. I to co wykminiłem tutaj, ta nasza linia obrony, może się naprawdę sprawdzić. No i też pytanie, jak szybko będą te sojusznicze oddziały wroga dobiegać. Ale patrząc na ułożenie miasta, ja zaraz wam wszystko wytłumaczę fajnie, jak to wygląda. Naszą linią obrony będzie tutaj. Odpuszczamy te mury, tylko niewolnicy stoją, żeby tam sobie postrzelać. Tu mamy 2 barykady, więc tu będziemy się bronić. Tu mamy elitarne szturmoszczury przy pomocy elitarnych niewolników, więc zatrzymają. Tu też raczej niewielkie siły będą tą bramą wchodzić. Główne natarcie UDL będzie z tej strony szło. Więc oni będą musieli iść tym mostem. Ewentualnie będą mogli wchodzić na mury i chyba zejść tędy, no ale większość przejdzie tym mostem. Więc tutaj na moście czeka ich duża niespodzianka. Plus nasze 88, które będą strzały we wszystko, co się przebije. Tu mamy naszego czarodzieja, ale tu mamy możliwość, patrzcie, tu większość naszych strzelaków stoi, bo raz, że będą mogli tutaj strzelać na dół, a nie będzie można do nich podejść, a dwa, że będą mogli strzelać w to, co będzie chyba na moście, nie? Tu ewentualnie ten oddział jakby jakimś cudem zeszli z tej strony, się szybko przebili. No i tak to chyba będzie wyglądać, zobaczymy też, jak szybko przyjdą te inne armie. A, no i tutaj mamy...
dwie jednostki naszych jakichś elitarnych żbiczków, szczurzych, którzy chyba sobie powinni poradzić z nocnymi goblinami. Mam nadzieję, że tą flankę ogarniecie. Jak nie, to będziemy wam szczury ściągać do pomocy. Także... Także myślę, że możemy rozpocząć... Aha, i jeszcze co my tutaj będziemy chcieli zbudować? Zasięg odnawiania amunicji, prędkość, podstawowe obrażenie do strzału, dyscyplina, odporność na ostrzał. Daj może debuffy dla oponentów, barykada, pułapka. Dwie barykady, pułapki, tak naprawdę w sumie mamy na razie za dalej budować. Tu można by jeszcze barykadę potem zrobić, szkoda, że te wieżyczki są totalnie useless. No to ja w wieżyczkach tutaj zbudujemy, to no i tak zasięgiem niewiele obejmie, a jak się zniszczy ten plac, jak oni przejmą ten plac, no to ta wieżyczka też się niszczy. Nie wiem, kto wymyślał układ tych budynków, tych budowli obronnych, które można stawiać, ale są tak nielogicznie rozstawione, tak niepraktycznie, że boli cię, jak musisz to ogarniać, bo to jest nielogiczne. Nielogiczne i total war podobne. Tu w ogóle są jakieś kości. Dobra, starczy gadania, przechodzimy do bitwy. Rozpocznij. Tymi wieżyczkami od razu strzelaj w... chyba w piechotę. Będzie najlepiej. Jak największe obrażenia piechocie zadać. Nie wiem, czy wy możecie. Ta wieżyczka fajnie tam strzela. Dobrze, dobrze, bo w tych dużych bohaterów to chyba nie ma co wieżyczką strzelać, nie? Chociaż tego pająka... Pamiętacie, jak my na początku samej kampanii musieliśmy jednego pająka uwalić? Przecież nie, ten pająk ładnie obrywa. Nice. Nice. A tutaj? Tutaj wieżyczki strzelają i nasze szturmoszczury. To jest gromada świeżbowej zarazy. To są jacyś... Jakieś szczurki z kulami takimi, no zobaczymy. Nie strzelaj w bohatera, bo tylko marnujesz. Aha, już i tak musisz strzelać. No dobra, no to niech te wieżyczki tam strzelają, jak wejdą. A, i oni w ogóle nie zdobywają murów, oni tylko rozwalają bramy, tak? Tutaj też? Nie, tutaj w ogóle, tu się pchają. Okej, to nawet dla nas lepiej. Chyba, że oni przeciągają i czekają na sojuszników, to wtedy nie lepiej, bo wszystkich armii naraz nie sklepie. Wow, wow, wow. To jest więcej wroga, ja ich po prostu nie widziałem na początku. To troszeczkę niefajnie. Mam jakieś wolne rezerwy. Daj ten oddział, przydacie się. No właśnie, bo oni będą wchodzić na mury. Daj oddział tu i może dwóch tych włóczników przerzuć. To jest więcej wrogów niż mi się wydawało na początku. Dobra, wróg się zestantował na mury. Wytrzymać szczurki, wytrzymać. Powinniście pokonać te nocne gobliny. Tu może być tylko z bohaterem problem, dlatego wysyłam im wsparcie. To fajnie potracił na szturmie. I tu zaraz bramy runą. No właśnie, zbliżają się wrogie posiłki. To jest problem. No dobra, ale jak atakują nas wrogie posiłki, to dalej się będziemy chyba tu bro... Oj, 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 co to jest? Co to za rąsia? Jakie czary, jak ty jesteś jeszcze po drugiej stronie? Co ty mi robisz? Zostaw te szczurki! Nie no, prawie pająka ubiliśmy. Dobra, może nie prawie pająka ubiliśmy, ale prawie go zarysowaliśmy. Ej, te bramy są niesamowicie wytrzymałe. Nie wiem, że dlatego, że my je zaburajdowaliśmy, czy co, tym jednym budynkiem. No ale on stoi i otrzymuje obrażenia pod wieżyczkami. Nasze katapulty 88 nie strzela, no bo by nieefektywnie strzelała. I strasznie nieefektywnie jest przemieszczanie tych jednostek po tej mapie, bo ci zaraz na murach nam zginą, a ci dopiero dobiegają. Także mega dużo czasu wam schodzi na rotację. Dobra, ale szczury tu wytrzymują. Gobliny nas zdradziły, zaatakowały. Właściwie naszych sojuszników zaatakowały. A klan Mors pod dowód... Jakie one są małe, te zielone kurdukle. Klan Mors odpowiada na wezwanie szczurzych braci, bo braci się nie traci. Tak jest. Problemem jest to. Czekaj, czy ty idziesz do niego? Super, nie będzie atakował z kilku kierunków. Wszystko gromadzi tutaj, nice. A tu będzie most śmierci. O tak. Oj, mury runęły. Mury runęły. Co on tu zrobił? Ma jakąś artylerię? Co się wydarzyło? Nie wiem. Ale ty tyle czasu klepał te mury. On ma tu otwarte, nie? On tu będzie wchodził? Stoi. Dalibyście radę go tam strzelać, tego pająka? No to jedno działo, jakby się wychyliło, to mogłoby spróbować. Dobra, walka na murach trwa. Więcej szczurków. Z jednej strony wygraliśmy. Dobrze, że posiłki dosłaliśmy, byłoby ciężko. Ja. Ten jeden oddział tutaj ładnie stankował, a szturmoszczury sobie świetnie poradziły z tymi kurdupelkami. Jest bohater i jeden oddział i z tą stronę wyczyścimy. I będziemy mogli was przerzucić na centrum. Mogłem w sumie wcześniej zrobić, poślemy a on już wjechał.
To nie, to nie poślemy lordem. Mogę w sumie stać pod murami i rzucać zaklęcia w nich, może by zasięgiem mieli starczająco. Dobra, 88, co to jest? Kamienne trole, zacznijcie w to strzelać. Tak jest. Tylko celne strzały. Dobrze, dobrze. Pająk w połowie ubity. Nasi tu strzelają, fajnie, o to chodziło. Strzelajcie na razie po tym, co będzie szło górą. Coś takiego. I w pająka. Pająka! Pająka! Dobrze, bo on jest na dobicie. Pająka ubić, a wy musicie wytrzymać. Dej trutka. Dej to. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Co to jest? Rozszerzający się obszar ataku w kształcie stożka. Ej, to może być naprawdę dobra, wypocona bitwa, bo oponent się ustawia tak, jak powinien, w sensie tak, jakbyśmy chcieli. To może być dobre. Ty nie możesz rzucać na moście tego, oj! No to rzucisz dopiero, jak przebiją pierwszą linię, ewentualnie troszeczkę naszych cofniemy, żebyś mógł rzucać czary. No dobra, to zdacie radę się jeszcze troszeczkę cofnąć, żeby nasz czarodziej mógł rzucać? Byłbym bardzo dźwięczny. Oho, pająkur! Pająkur! Widź pająkura! Co ty jeszcze masz za czar? Błogosławieństwo brudu, nasycenie trucizna, prędkość obrażenia, to na naszych się rzuca, na naszych. No to dawajcie, zatrujemy tego pająkura. Wystrzelajcie, mam nadzieję, że dajecie radę strzelać we wszystko, co tam górą biegnie. A jak nie, to się obrócicie i będziecie w bramę walić. Dobra, teraz wy. Gdzie ty biegniesz? Bo ja tą katapultę w sumie trzymam na twoje główne siły. W tym razie nas atakujesz tylko bestiami. Wal tą 88, wiem, że blisko, szczylaj. Szczylaj. Ty też do przodu i puść ten stożek, bo mamy dużo wiatrów magii. A te trole w ciebie biegną. Okej. Okay. Chroncie, chroncie kapłana. Dobra, stożek poleciał. Nice. Oj, bo te szczury uciekają. Nie, do naszych 88 się przebili. Resp tych pod naszych spod ziemi. A, bo to generał dobiegł. No tak, oczywiście, oczywiście. Generał musiał przylecieć. Potężny wybuch poświęca samą jednostkę, aby zniszczyć wrogów. Spacz bomba. Potrzebujemy ochotników. Potrzebujemy ochotników i to bardzo potrzebujemy ochotników. Dobra, wy możecie stanąć bliżej, żeby wróg stał na tym debuffie. Coś takiego, coś takiego. Wy gdzieś tutaj i wy gdzieś tutaj. O, na przykład ciebie będzie można poświęcić potem, no. To jest opcja. Tu kółka wiadą bokiem. Wy możecie w to strzelać tam, czy nie? Tymi snajperami. Byłbym dźwięczny. I wy bijcie te kamienne trole tutaj od flanki. Jakbyście mogli. Oni chyba nie strzelają, czy strzelają? Strzelają coś tam, dobra. Coś tam strzelają. Daj tam broń od razu. Kurde, ale to jest ciężko. Ale główne siły te uderzeniowe rzucił. Trole, bohatera. Dobrze, tu jeszcze pomoc idzie. Dawaj, 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 bo się przebijają. Tu trzymacie, trzymacie. Rozstaw tych bardziej. Good. Daj jednego szturmoszczura do pomocy, bo tu jest grząski temat. 88 są zagrożone. Gdzie one są? Cofnij te działa. Żeby nie bić się z tym lordem. Dobra, pająk ucieka, nice. Pająk ucieka, przegonili mi pająka. Te kamienne trole wral. Wal w te kamienne trole. I morowego tego wiatru nie ma gdzie rzucać na razie. Dobra, zaczynają się wbijać, strzelaj. Strzelaj tą katapultą, to jest ten moment. O to chodziło. Szkoda, że ta 88 na mnie strzela, że się wbili. Ale trudno jest jak jest. Cofnij tego czarodzieja. Bo trochę źle się dzieje. Te trole są za mocne jak dla nas. Klan bracia się nie traci, atakuj. Nie wiem jak tych dział wyciągnąć. Ewentualnie łucznicy spacz bomba tylko po to, żeby lorda ubić. No, trochę średnio. Dawaj na szturmoszczury z halabardami tą trutkę im mu nałóż. I brońcie, brońcie naszych. Cofnij was, żebyście mieli lepsze pole ostrzału. Jezus, a jaki tu jest młyn, tu wszystko wybucha, eksploduje. Okej, okay, kółko wyślij, koło zagłady wyślij na ich łuczników. Ciebie wycofaj. Wycofaj i tych z miotaczami, znaczy z gatlingami też wycofaj. O, wieżyczka w końcu coś robi, niesamowite. Dobra, trole ubijemy, nareszcie.
No ale tu nas zmasakrowali. Uciekaj tymi inżynierami, znaczy tą obsługą dział. Działa zostały, nie mam jak ich odbić. Musimy działa odbić. Te szturmoszczury niech tam wbiegną. Chyba, że odpuszczamy te działa. Ale te działa... Mają dużo jeszcze tych wielkich bestii. Jeszcze mają jednego bohatera. Tu na razie się trzymamy. Próbujemy wyciągnąć te działa jakoś. YOLO. Wow, ale to kółko cofnij. Aż tak długo się z nimi nie baw. Do tyłu? Nie, nie wygramy tego. On ma za dużo jakichś czarów dziwnych, które nas zatrzymują. Jak tam się je? W co ty strzelasz? Halo! A, w tego bohatera. No to strzelajcie. Dobrze, to akurat very good. Very nice. Aha, i tutaj kolejnym bohaterem przyleciał. Ty, a jakbyśmy dali te ataki zatruwające, ja mogę dać te ataki zatruwające na strzelców? Co ty gadasz? Trzeba było od razu tak zrobić. O, i ty masz jeszcze jakąś kulkę. Co to jest? Cel jest ukryty w sprostość flankowaniu. Skrywające bomby. A to jakiś, żeby się ukryć, to nie. Kolejny bohater nas tu goni, cholipka. Dobra, to biegnij w środek. Zrzuć ten czar. Dobre, dobre. Pa. Połowę oddziału poszło i o to chodziło. I tak to trzeba robić. Dawaj te 80 ósomki nieszczęsne. No nie przewidziałem, że on się generałem, znaczy swoimi lordami tak przybije, że nas zmasakruje. Tu otworzą bramę, ale to nie jest problem. Tu się trzymamy. Na razie biegają jak dzbany. Tą artylerię przerzuć z powrotem tu w centrum. Co coś jest naszych? Nie. A, tu byli obdzieracze zagłady, one nie uciekły, dlatego oni tak się tam skumulowali. No dobra. Weź tam strzelaj. Wy się zakradnijcie bokiem i spróbujcie te działa wyciągnąć, a tutaj ta nasza ekipa spróbuje tego generała ich ubić. Spoko. I ty, mordziu, dobrze jakbyś nie umierał. Nie wiem, czemu tu ponosisz atryszy. Kamienne trole. Kamienne trole uciekają. Rzucać wszystko, strzelać wszystkim, czym macie. Zrez więcej naszych. Nice. Wytrzymać! Hold the door! Hold the door! Rzuć się na tych, rzuć się na tych. Pomóżcie im, wy skończyliście na tych murach. Tak, to dawajcie te oddziały. Dawajcie centrum. Uff, jaka bitwa, co jest? Jak potężny jest ten potężny wybuch? Bo możemy klan braci poświęcić, żeby tą hordę... Odpalamy, trudno, te szturmoszczury i tak już są na dobicie. Zobaczymy, jak działa spacz bomba. Kliknij spacz bombę. Ewentualnie spróbujemy tych klan szturmoszczury wycofać. Poczekaj. Szturmoszczury, drobny odwrót. Na chwilę. Na chwilę drobny odwrót. Ci strzelcy niech osłaniają was, wasz ten. I rzuć tą bombę na tych. Tu. Tu. A więcej niż 50 punktów życia. A, no to teraz mi to mówisz? No to nie fajnie. No to wracaj z powrotem. Szkoda, że potrzebują punkty życia, żeby to zrobić. No jest jak jest. Dobra, macie te działa. Kurde, on znowu do was przybiegł. Spróbuj te działa odciągnąć. Jakoś. Że szturmoszczury to stankują, czy coś. By tutaj poleciał. Ciągnij to działo. Zrzeszpimy jeszcze jednych klan braci. Spróbujcie te działa wyciągnąć, bo one są jednak mucho importante. A, nasze szczury się wycofują. Ja mam tu już piechoty walczącej wręcz. Nie wiem, zrzuć na razie na tych. Tutaj troszeczkę już cofałem piechotę. Dobra, weź tych zabierz. Potrzebujemy więcej piechoty do walki. Coś tam zginęło. Trudno. Bo tu już sam czarodziej został. Cofnij czarodzieja. Wystrzelajcie ile możecie. Nie no, nie za dużo jest tego. Za dużo jakichś czarów, bohaterów, tego wszystkiego. Gdzie to wsparcie? Dawaj. Hop, hop, hop na krótkich nóżkach. Hop na krótkich nóżkach. Oho, coś wybucha, coś się dzieje. Ale atak wleciał. No tak, bo mu przecież cały czas posiłki dochodzą. My mu likwidujemy armię za armią. I on coraz nowe posiłki dostaje. No jest jak jest. Tutaj ładnie strzelamy. Masz jeszcze tego? Masz. Zrzuć. W ten sposób na nich. To mocne obrażenia im zadamy. Co to jest za jednostka? Klan bracia z tarczami. Dawaj, wysadzimy was. W sensie wykorzystamy. Korzystamy w mroczny sposób. Trochę spóźniony, ale niech będzie. Dobra, uciekaj, uciekaj! A, wy macie tryb dystansowy. Nie no, tryb dystansowy to nie. Jaki tryb dystansowy? No teraz to już tu uciekaj. Cholipka. Co się dzieje? I tutaj nie wytrzymaliście. Nie wytrzymaliście. Strzelaj dalej w ten środek.
Wy tego jednego lorda nie jesteście w stanie pokonać, super. Dobra, wysadzamy tego, zobaczymy co to będzie. Więcej niż 50 punktów życia. No ma więcej niż 50 punktów życia, no co jest? Przecież ma powyżej 50. Na kogo ja mogę tą bombkę zużyć? Już nie mamy za bardzo na kogo, więcej niż 50 na tego mogę zużyć, co to jest? Klan bracia z tarczami, dobra, no tutaj trochę średnio będzie. Wysadzamy. Zobaczyć jak to działa jeszcze. Zanim będzie upadek. No, nie warto było, jakbyśmy tutaj mogli to zdesantować wcześniej. Można klan braci przecież wypuścić z ziemi na to zrzucić, ale ci klan bracia od razu uciekają, bo już to próbowałem zrobić. Dej na tych. I tego lorda spróbujcie ubić. No przegramy, bo nie mam piechoty walczącej w zwarciu tutaj. Naszych strzelaków wybiją. A bo to jest dwóch lordów tu biega, aha. A i z tej strony nas zaatakowali. Dobra, no wybijcie co się da. Tu jeszcze jakieś zaklęcia rzuciłeś, to zaklęcie rzuciłeś. Masz jeszcze trochę many. Szkoda, że te posiłki nie zdążyły przyjść. Bo byśmy... Jedni uciekają, drudzy biegną. To byśmy może ich jeszcze na chwilę zatrzymali. I tak to na tych strzelaków dobrych wybiją. Znaczy na straty na pewno duże. Pytanie jak oni się szybko odnowią. Jak szybko się odnowią i czy pójdą dalej, nie? Na karach 8 szczytów. Wrzuć na tego. Chociaż tutaj na flance wygrywamy. Jeszcze jakieś oddziały przyszły. Weźcie tego trolla tam dobijcie, co biegnie. Że ja mam czym uratować. A, w ogóle nam pająk na respie siedzi. Super! Lord nam zginie. Nie uratuję lorda, nie mam czym. Możesz rzucić Anet, ostatniego zaklęcia nie rzucisz. No to straciliśmy lorda niestety. Dobra, wbijać się tu w środek. Walczyć o ten plac. Niestety wieżyczka padła, nie zdążyliśmy. Dajcie jak największe straty. A walczyć w tym błynie! Zaspaczenie skajwańskie! Nie uciekać, walczyć! To było do wygrania. Tylko on by musiał być jeszcze być większą amebą, a nie to, że on w sumie sfokusował i przebił się przez naszą obronę, masakrując te nasze działa i dobiegając do strzelców, bo nie miałem czym go zatrzymać. Ale myślę, że straty solidne mu zadaliśmy. Patrząc, że on tu miał 6 armii, tak? 6 armii? 4? 5? To... O, jeszcze elitarne szturmoszczury zostały. Spróbujcie upolować tego. Wielki szaman goblinów. 5. poziom. No, kolejne wrogie posiłki. My jedną armię rozbijaliśmy i kolejne wchodziły. Szkoda, że nie zdążyliśmy z tego zupgrade'ować miasta na maksymalny poziom murów, bo ja chciałem tutaj więcej murów zbudować, ale tak wolno się rozwijało. I nie byliśmy w stanie szybciej tego zrobić. Jeszcze jakbyście tego generała im ubili jednego, bo te dzbany tam stoją, patrzą. Przednego ubiliście. Dacie radę? To są elitarne szturmoszczury. A, widzicie? Porobili mu dwóch generałów. No dobra, to teraz dawaj te trolle. Strażnik rady, szturmoszczury z halabardami. Elita wśród elit. A jak masakrują? No klepcie go! Dobrze. No tego już nie pokonacie. Wiecie co mogliśmy jeszcze zrobić? Bo mu dochodziły posiłki, nie? Jedne oddziały niszczyliśmy, drugie dochodziły. Mogliśmy się w sumie bronić na placu głównym. Gdybym musiał obczaić, czy by się dało, to on by bardzo dużo tracił czasu na dojście. Mogłem rewanż robić, ale trudno. Przegraliśmy to, przegraliśmy. Pokaż jakie straty. No, 4 armie. Straty w sumie niewielkie? Myślałem, że więcej straci. Patrząc, że mu się to pewnie zaraz odnowi. Tu kilka bohaterów, kilka oddziałów całkiem stracił, no ale te pozostałe armie, zwłaszcza zła, to nietknięte. Nawet nie zdążyły jeszcze nie wszystkie oddziały wejść, no dobra. 9 tysięcy prawie było. Czarny szczur niestety został zdobyty przez przeważające siły warków. Lśniące łuski. O, patrzcie, niewiele zyskaliśmy na tym. Łupiąc jedną z pomniejszych osad jeszcze ludzi, twój oddział to już było, nie? Skarbiec, skopiuj symbole, tempo badań chcemy, tak. 35% szybciej badać. Wróg pokonany. Śmierć w boju, osada złupiona. Oni to złupili czy przejęli? Oni to przejęli. Okej, idą od razu dalej. Karak 8 szczurów. Frakcja zniszczona, no dobra, tu mamy kolejną armię, która nie jest idealna. Tu będzie jakiś mały garnizon. Panie, jakbyś się w Karaku schował, czy jest szansa, że ty do Karaku dobiegniesz? Jest szansa, na forsownym dobiegniesz. Dobra, schowaj się w Karaku. Kolejna armia, która będzie stawiać opór przeważającym siłom wroga. Tu mamy dużo strzelaków, jakbym ja mógł tych kulomiotów na murach poustawiać. Znowu trzeba będzie gdzieś się schować. No dobra, tu już takiego giga garnizonu chyba nie będzie, nie?
garnizon. A nie, no, też jest słodziutki garnizon. Też jest słodziutki garnizon. No dobra, to kolejny festung mamy. Kolejny festung. Tu idzie kosiarz, tylko ten kosiarz, to on wejdzie sobie do Karaku. No i co, nowe armie rekrutować? Nowe armie. Krumoszczury. Zwłaszcza te. Niech rekrutuje. Dwie tury, możesz dać nawet edykt na rekrutację już. Koszty werbunku, miejsca werbunkowe, zgadza się. Jak tam klanowi Ryktus idzie? Widzę, że chyba przegraliście jakąś bitwę, bo się wycofaliście, a tutaj jest pełna armia. Także mocne te worki, a chłop mi po morzach pływa. Najgorzej, jak będziemy musieli teraz pływać i ścigać go. Dej to armię. To są trzy nasze armie. Gdyby te trzy armie były na północy, no to byśmy bez problemu szturmoszczur jeden padnie. Ze złotym doświadczeniem. Trudno, nie mamy czasu. Tutaj coś dam, nic nie zmieni, nic zmieni. Dej automatycznie. Niestety jeden szturmoszczur poległ. 5-6 tysięcy, dobra, przyda się. Przyda się jak najbardziej. Dużo awansów, prowincja zabezpieczona. Nie chcecie może zawieszenia broni? Nie. Szybka umowa. Co to jest? Szybka umowa. Cyk, ktoś tu chce handlować marionetki zamętu. Dostęp wojskowy, sojusze. Sojusz wojskowy, klan Rictus. Dej. Dej, dopłać. Super. Konfederacja, traktat pokojowy. Kult Sigmara. On bardzo nie chce sojuszu. On ma jeszcze 4 osady, 45 siła. Okej. Ale mamy dużo pieniędzy za zajęcie tego. Dej tego naszego inżyniera. Niech on tutaj stworzy to laboratorium spacz inżyniera w końcu. Ta osada. Ciekawe, jak Katajowi idzie, bo ja bym chciał, żeby Kataj był duży, silny i szczęśliwy. Żeby te nasze łosady tutaj sobie fajnie zarabiały. Dobra, no i to przede wszystkim daje tempo badań plus 10, nie? Więc mamy 163 tempa badań i lecimy po szturmoszczury lepsze. No i nie musimy płacić za jego utrzymanie. I wiecie, co zrobimy jeszcze? Ten nasz prorok zarazy. Weź się z desantuj w tym hornie chaosie się i zarazę. Rozsiewa zarazę w wyznaczonej osadzie, ograniczając rozwój i dochód. Wynik pozytywny 100%. Że to nie jest najlepsze miejsce, o połowę zbił dochód. Skaveńska zaraza. No ile to jest tur? To jest na tur 5. 20%, że się rozprzestrzeni, fajnie. Okej. Ten poległ w służbie, no jak będzie. Co my zajęliśmy? Zajęliśmy waszą osadę kluczową. Macie jedną flotę, tak? I macie tam prowincję. Czy my możemy biec dalej? Możemy. Staj na krawędzi prowincji. Ty biegnij za nim. Tam jeszcze kolejna piramida! O, czarna wieża Arkana. A tam gdzieś pewnie na skraju będzie Bretonia. Co to jest? Mumie. Wyznawcy Nagasha. A, bo my tu nie możemy długo zostać. My musimy się stąd zawijać. Wracać na północ, ratować nasze imperium. Dobra, czy możemy więcej rekrutować? Moglibyśmy tutaj kolejnego powołać. Ciebie nie zrekrutujemy. Co tutaj mamy? Więcej procarzy. Kółka. Co będzie dobre na orki? Oni mają potem te... Każdy z tych orków ma to ła, nie? To jest masa. No to katapulty byłyby dobre. Zwerbujemy kolejnego lorda. Mistrza spacz inżyniera. Deszcz taktika. Wejdziesz sobie do tego portu krzywego szczura. Troszeczkę artylerii, potem się szybko jedną armię z tego zmontuje. Bo Karak 8 szczytów już musimy obronić, bo jak padnie Karak 8 szczytów, tracimy żal szczura, no i fort krzywego szczura. A fort krzywego szczura to już taki kor troszeczkę naszych prowincji. Nie no, Karaku nie możemy stracić, bo takie debuffy wejdą, przecież tyle nam niezadowolenia wywali w kraju. I kit szpon. Odkryliśmy ikita szpona, to jest... Frakcja szczurów nastawiona właśnie na tych snajperów, na artylerię i tak dalej, nie? On ma tam to swoje śmieszne laboratorium. Mordeczko, droga kochana. My tu mamy kryzys, także płacisz dużo. Umowa handlowa 400, super. Każdy pieniążek się przyda. Konfederacja szczurza. Nie widzimy jego armii, nie widzimy. Szlachetna porażka, Karak 8 szczytów. Znowu mam jakiś raz, dwa, trzy, cztery, cztery armie do pokonania. Bohater 10-poziomowy.
Dużo zaklęć, ten też jest chyba mocny, bo ma dużo tych perków. Mamy mocny garnizon i trochę tych. Daj z 8 tego, no i bronimy się. Jak wygląda Karak 8? 8 szczytów. To jest ta sama osada, nie? Ten sam template. No nie wiem, czy nie będziemy się teraz na placu bronić. Żeby on tracił czas na dosyłanie, bo on może tylko dwie armie wrzucić. Więc będziemy walczyć dwie na dwie. Niewolnicy na murach, żeby go ostrzeliwać. Ile ma bestii? To ma główną piechotę. Ma trolle. Ma rzeczne trolle. Ma bohatera. Ma duży szef goblinów, to wojownik. Dobra, ten ma mniej... Nie no, ma jednego pająka, kurde. Mamy 88, mamy dwie 88. Dobra, to co? Tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek, górę, soczysty komentarz. Widzimy się jutro podczas obrony Karaka 8 szczurów. Bardzo ważna bitwa będzie. Teraz musimy już wygrać.